Piotr Hrabkowski, mecz walki z Białorusią, remis, ale walczyliście o wygraną. Walczyliśmy o wygraną, ale dla nas ten remis jest tak naprawdę przegraną. Zamyka nam drogę na Euro do Chorwacji. Cóż powiedzieć, no zabrakło w końcówce mimo dwóch bramek przewagi. Straciliśmy przewagę, nie rzuciliśmy bramki na wygraną. Ciężko to opisać, jesteśmy naprawdę załamani tak naszą grą w całych eliminacjach, bo mamy tylko jeden punkt po czterech meczach, bez szans na dalszą kwalifikację. Kibice byli naprawdę dzisiaj wspaniali, pomagali nam, a my mimo wszystko ich zawiedliśmy, dla co przepraszam. Ale jeszcze do rozegrania są dwie kolejki, też do jakby wygrania cztery punkty. Tak, na pewno są do wygrania cztery punkty, to już teraz będzie grało to, żeby nasza gra wyglądała coraz lepiej, żeby budować tą drużynę i po prostu, żeby to było z pożytkiem na przyszłość. Czy jesteś zaskoczony decyzją trenera Duszejbajewa, który podał się do dymisji? Oczywiście jesteśmy zaskoczeni, nikt tego nie podejrzewał i tak naprawdę ciężko cokolwiek komentować, bo to jest na gorąco jeszcze po meczu i sam jeszcze czego człowiek na spokojnie nie przemyślał. Dziękuję bardzo.